Cześć Witorski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Realm 2 Total War Emperor Edition, w którym to stoczymy na początek bitwę, która miała miejsce pod koniec ostatniego odcinka. No, zapraszam do oglądania. Jeszcze mamy przeprawę przez rzekę. Świetnie. Bardzo ładnie. Będzie można się fajnie bronić. Wybaczcie mi na sekundę. Dobra, jestem z powrotem. I pada. Jest ciemno. Świetne warunki do bitwy. I tak się zastanawiam, mam tu leciutką górkę, ale ona chyba mi niewiele da, szczerze mówiąc. Ta malutka górka, dużo lepiej chyba będzie podejść po prostu do rzeki i tu się bronić. Mamy most, mamy przeprawę przez rzekę i pytanie, w którym miejscu się bronić? I czy sens się w ogóle bronić przy rzece? On ma przewagę w wojskach, ja mam przewagę w jakości armii, bo mam już pierwszą kohortę. Aż dwa oddziały całe. No i mam jeszcze jazdę legionową. Tak więc mam przewagę nad nim raczej. Obrona tu trochę daleko jest do samego mostu, żeby dojść. Tak więc myślę, że sobie odpuszczę mosty. Nie będę dzielił armii. Mam za mało liczną armię, żeby ją dzielić na pół jeszcze. I rozmieszczę się po prostu na tym pagórku. Mniej więcej tak. Tak. Chwila. Oni stamtąd podejdą, Was trochę bardziej. No i będziemy się tu bronić. No, mały pagórek, tutaj niewiele on raczej mi da, ale zawsze coś. Tak, cztery oddziały, w sumie to trzy oddziały weźmy. Tutaj, legionistów. Tutaj kolejne trzy oddziały. Ten oddział będzie stanowił ochronę flanki bardziej. Te dwa oddziały będą na później, będą stanowiły obwody mojej armii. Generał i jazda legionowa, która na pewno nie schowa się w tym lesie, ale może się rozstawić tutaj i będzie nękała jego oszczepników. Zaczynamy. Też ma jazdę legionową, ale jeden oddział, jazdę italską. Co takie nierówne szeregi, panowie? A, bo jeden z was jest mniej liczny. Dobra, rozumiem. Wybaczcie, tu się rozstawić. Kawalerię już przerzucimy tutaj, bo ona będzie się biła tutaj raczej. Trzeba na początek zlikwidować jego jazdę. W sumie mogłem się może bronić przy tym, ale nie. Nie. Jakbym miał włóczników, to wtedy mógłbym się bronić na mostach, ale jako, że nie mam żadnych hoplitów ani nic takiego, to wolę się bronić na kurce po prostu. Standardowo. Chwila. Ja to zmniejszę trochę te sztandary, bo mnie irytują. Takie wielkie. O. Tak, są dużo lepsze. Wolnimy. Wy. Prosimy o nieuciekanie. Dobra, tutaj najpierw dojdzie do bitwy. Tak więc wyprzejdźcie tu.
Legionary cavalry. Forward. Yours to command. Ready and waiting. Riders at the double for glory. Zginiecie mu kawalerian start. I pauza. Cofamy nasze jednostki, bo oni szarżują. Jak widzicie, do tyłu. Atakować, panowie. Bicie. O, tutaj mi się pakowała jazdę legionową w piechotę, ale myślę, że my ich wytrzymają jakoś. Tutaj wspomóż się tych. To jest chyba ten Oktawian. Dobra, kawalerio. Wyrwij się. Ten oddział przerzucamy tu. Żeby tutaj ustawić się z powrotem w linii. Troszkę źle zagrałem kawalerią. Bardzo źle. Dobra, będzie dobrze jak ją cofnę po prostu teraz. Te najemne gladiatorki mnie zaatakowały i mi ją wyrżnęły. Dobra, tak więc bronimy się tu. Walczyć z nimi, może nie generał, ale ogólnie to walczyć. Tutaj się tłuką, tu się tłuką, wszędzie się tłuką, wszędzie umierają. Od tyłu zaatakować. Atakują głównie w elites, tak więc myślę, że mogę cofnąć się na oddział do pomocy tutaj. Moja kawaleria wróciła. O, świetnie. Będę mogli ponownie zaatakować. W ogóle okrzyk bojowy, powiedzmy. Spróbuję im przestraszyć Oktawiana. Moje oddziały tu się ładnie trzymają, świetnie. Tu oddział ledwo się trzyma. Dobrze. Dobra, jeszcze chwilę będą się wytrzymać, by tu atakować. Gaius bije się z przewagą liczebną, teraz nie da rady raczej. Tutaj zmiaży ten oddział. Przede wszystkim najemne gladiatorki trzeba pokonać. Tutaj uzupełnijcie lukę własnymi ciałami, proszę was. Wy też. Czemu się łamiecie? Walczyć. Dobra, tutaj okrążać. To jest ten i ten oddział, świetnie.
Uderzyć na flankę. Zmiażdżyć. A moi tymczasem padają tutaj. Niedobrze. Broni się. By też tu uderzyć. Cholera. Po jednej stronie wygrałem, po drugiej przegrałem. Walczyć z nimi tu. Kawalerią teraz będziemy manewrować ostro. Bicie. Boże, czemu ten oddział się trzyma? A to pierwsza kohorta jest. Niech im będzie. Tutaj mój samotny oddział się jeszcze utrzymuje. Tutaj postarać się złamać te oddziały. O, świetnie, załamali się. Albo załamią się za chwilę. Błagam, załamcie się, okej. Okay. Świetnie, pauza, muszę ogarnąć. Co tam nie idzie? Idzie na mnie masa ludu. Tyle, że... jest to legioniści. Jazda italska, jeszcze ona istnieje? Wow. 8 ludzi. Gladiatorki. Dobra. Pierwsza kohorta powinna dać sobie chwilę radę. Zespół z tym oddziałem. Tymczasem kawaleria musi się w całości cofnąć w tej chwili. Rozstawić się gdzieś tutaj. Te oddziały zaś będą musiały biec i zajść wroga od flanki. Szybko. W sumie to przede wszystkim te dwa oddziały. Tutaj. Ten już tu uderza. Boże, ten oddział to... Badasi bronią się przed tym oddziałem, nie wiadomo ile już. Pierwsza kohorta już uderza na flankę. Generale. Plus kawaleria musi cię otoczyć. Musimy go zmiażdżyć teraz szybko. Dobra, uderzenie i cofnąć się. Męczyć wroga. Wiem, że sami jesteście męczeni, ale męczyć wroga. Dobra, powrócili moi velites, oni mogą tu uderzyć w sumie. Niech się biją wręcz. Nie widzę sensu, by się bili inaczej w tej chwili. By tutaj atakować. Moja kawaleria się łamie. Zniszczyć ten oddział Olives. Padł mi oddział kawalerii. Jeszcze. Okrzyk bojowy na nich. Dobra. Właściwie walczą u nich już tylko legioniści. U nas też. No i plus trochę kawalerii zostało nam jeszcze. Ale ich legioniści nie. Jeszcze gladiatorki się biją. Dobra, ale
Nasi legioniści się łamią, ich legioniści się łamią. Ci są zmiażdżeni. Tutaj uderzcie teraz. Wytrzymać, panowie. Mówię wytrzymać! Zmiażdżyć ich. Tutaj. Wait. Złamać im morale. Dobra, złamani. Uderzać. Dobra. Jak ci? Jeszcze się trzymają. Wyrównaną walkę mają. Tutaj zaś miażdżymy jego szeregi. Są zmiażdżeni. Świetnie, teraz otoczyć wroga. Miażdżyć. Wow. Jeszcze generał mi uderzy. I zwycięstwo. Świetnie. Zakończ bitwę. Wow. Kosztowne. No ale mieliśmy mniej ludzi. Powiedzieliśmy duże miejsce straty. Oni wytracili dużą armię. Świetnie. Teraz tylko musimy się przegrupować. I za jakiś czas uderzyć znowu. Ale potrzebuję naprawdę teraz, potrzebuję jakichś hoplitów w armii. Po prostu chcę. Potrzebuję działów, które będą przytrzymywać jakoś wroga, żeby mógł flankować spokojnie legionistami. Chyba będą w Sycylii jako jednostki pomocnicze werbować. No i wypuść. Ilu ich jest? Setka. Jeden oddział. Zabij. Krwawa tajemnica. Mężczyzna został wywleczony na ulicę, jego czyny podane. Shit! Czy źle zrobiłem? Trudno. Dobra. Nie mam jeszcze ryzyka wojny domowej? Nie mam. Tak, wojna domowa w wojnie domowej. Byłaby wtedy. Tutaj wracamy. Flota zaś niech nie może gdzieś tu. I musimy po pierwsze uzupełnić armię, po drugie zwerbować świeże oddziały. No i cóż, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam was do kolejnych. Gdzie?
Dalej pójdziemy na Rzym. Tutaj chciałbym zobaczyć, co oni jeszcze mają, bo widzę już kolejną armię. Trzynaście się oddziałów, Legion drugi. Tutaj byliśmy z Legionem pierwszym. Gaius niestety przeżył. Tak. Moja armia jeszcze nie awansowała. Chociaż jej niedużo zostało do awansu. Dobra, zakończmy jeszcze turę, a potem dopiero zakończę odcinek. Poważnie. W sumie nie wiem, czy dam radę tego odeprzeć. Może dałbym. Dobra, słuchajcie. To rozegram, ale już w kolejnym odcinku. Tak więc z tym się z wami żegnam. I do zobaczenia. Cześć.